Witajcie, Joanna Chuj z tej strony, z kanału Kim Matki. To będzie podcast. Możecie patrzeć sobie na moje afirmacje. Właśnie. Powiedziałam ostatnio do afirmacji. Zaraz powiem dlaczego. Trochę je zaniedbałam. Albo może przestałam w nie wierzyć. Natomiast ten podcast, słuchajcie, tematem będzie kilka takich pojęć, jak siła, determinacja, odwaga. I właściwie tylko kilka refleksji na podstawie tego, co do mnie przychodzi, czyli co na przykład ludzie mi mówią albo jak komentują. Widzicie, ja tutaj piszę takie informacje. Jestem odpowiedzialna za siebie i wewnątrz sterowna. I to jest tak, że ja właściwie na świadomie to wiem, że jestem odpowiedzialna za siebie. Jestem odpowiedzialna za siebie i wewnątrz sterowna, czyli jakby nikt na mnie nie ma wpływu. W sensie takim, że nikt na mnie nie ma wpływu i niczyje opinie na mnie nie mają wpływu. I to jest tak, że i jest to prawda, i nie jest to prawda. Prawda? W tej sferze świadomości i mojego działania to niby nie jest prawda. Natomiast jest jeszcze podświadomość. I ostatnio, ponieważ no, co jakiś czas zdarza mi się kryzys, pewnie zupełnie normalny. Kryzys to znaczy, że robię coś, w coś wierzę, albo chciałam napisać książkę, ale cały czas coś mnie przed tym powstrzymywało. Miałam w związku z tym kryzys. Teraz napisałam tę książkę i mam kolejny kryzys, no bo jest dalszy etap, należałoby to wydać, tak? I kryzysy są zupełnie naturalne, natomiast jak się powtarzają, to to po prostu oznacza, że co to oznacza? To znaczy, że czegoś brakuje. I ja teraz na przykład stwierdziłam, że mi brakuje po prostu wsparcia mojej podświadomości. To znaczy, że cały czas mam w sobie wewnątrz jakieś kody i mimo, że na zewnątrz jestem silna, odpowiedzialna, działam, potrafię działać, tak? Coś, czego się nauczyłam, bo ja tego dawniej bardziej działali inni, ja się poddawałam, natomiast teraz działam sama z siebie i mam bardzo dużo mocy sprawczej, ale też mam te kryzysy. Dlaczego? Dlatego, że sabotuje mnie moja podświadomość i na pewno nie jestem jedyną. Nawet ludzi z zaburzeniem osobowości, którzy mieli zaburzenie osobowości czy DDA i tak dalej, też jest sporo i nawet jak z tego się wyjdzie, w sensie stanie się człowiekiem odpowiedzialnym, wewnątrzsterownym i tak dalej, to mimo wszystko są kryzysy. Co to znaczy, że ta podświadomość wyskakuje po prostu jak diabeł z pudełka i mówi kuku, haha, jeszcze się ze mną całkowicie nie rozliczyłaś, prawda? I dół, albo depresja, albo cokolwiek, albo po prostu przestaje się w siebie wierzyć. Albo nie wiem, odsłuchuje jakiś film i stwierdza, kurka, jakie głupoty, jak w ogóle mogę coś takiego pokazać, przecież to są bzdury, które ja mówię. Tak? Czyli coś nas sabotuje. Afirmacje w tym pomagają, więc na przykład ja mój ostatni kryzys, ten kryzys ostatnio rozwiązałam tak, że stwierdziłam po prostu znowu muszę wrócić do afirmacji, bo zawaliłam trochę sprawy z pracą z podświadomością. Okej, i ona sabotuje moją siłę, tak? I moją odwagę. Więc to tak. I to jest jakby pierwszy taki ważny element pracy, jakby wypracowania sobie siły, odwagi i determinacji. No bo zobaczcie, jakby to nie jest tak, że ktoś jest po prostu silny i kropka, tak? Albo zdeterminowany i kropka, albo jest odważny i kropka. Nie. Nikt tak oczywiście nie ma, chociaż niektórzy sobie w jakiś tak idealistycznie wyobrażają, zwłaszcza ci, którzy jeszcze nie przeszli do działania, okej? Okay? Jeżeli jesteście takimi osobami, to zróbcie ten pierwszy krok. Nie bójcie się tego kryzysu, który nastąpi, chociaż wiadomo, że on nastąpi. Nastąpią ich setki i tak dalej, i tak dalej. I teraz odwaga, determinacja i siła polega na tym, żeby się nie bać tego, że będą kryzysy, bo będą. Okay? Nie myśleć w ogóle o tym. Wyruszyć. Zrobić ten pierwszy krok. Nawet gdyby to miało być totalnie rozwalone, nie wiem, jeżeli czujecie coś takiego, wam mówi, że właściwie to jeszcze nie wiecie dokładnie jak, ale chcecie już wyruszyć, to zróbcie to. Cokolwiek, jakikolwiek projekt by to miał być. Ja tak zrobiłam z tym kanałem YouTube i właściwie się cieszę, że tak zrobiłam, mimo że się to rozjechało, bo jakby jakość nie odpowiadała zawartości i tak dalej, i tak dalej.
Ale nieważne, no wyruszyłam, jestem gdzieś tam w jakimś punkcie drogi, okej. I jest mnóstwo kryzysów, okej. Ale siła i determinacja właściwie się zwiększa w miarę, jak pokonujemy kolejne trudności i radzimy sobie z kolejnymi kryzysami. A jak sobie radzimy z tymi kryzysami? No, radzimy sobie tak, że znajdujemy rozwiązanie. Zastanowimy się, dlaczego ten kryzys, tak, co, w czym ja utknęłam. I ja na przykład stwierdziłam, że jakby, że zresztą to przyszło do mnie, ktoś mi to powiedział, właściwie dlaczego nie robię afirmacji. No faktycznie, przecież kiedyś je robiłam. Zapomniałam o nich, straciłam w niewiarę czy cokolwiek. No i teraz to robię, okej? Ale były też inne momenty. Na przykład miałam mnóstwo kryzysów związanych z techniką i jakością tego, co robię. Właściwie na całej linii, zaczynając od pisania, po blogi, filmy i tak dalej. Jakby dużo pisałam, nigdy. Właściwie miałam kilka takich momentów, kiedy miałam tu totalnie cudownie dopracowane książki, nadal je mam, po czym przestałam w siebie wierzyć, właśnie poddałam się danemu kryzysowi i nie wysłałam do kilku wydawnictw, one odrzuciły i nie wysłałam dalej, ok? I co? Po roku czy dwóch ukazała się książka dokładnie na ten sam temat i wykorzystująca podobny motyw, jak ja miałam. No i dupa, tak? No jakby ktoś mnie ubiegł, bo był bardziej zdeterminowany. Okej? Więc jak macie jakiś pomysł, cokolwiek w jakiejkolwiek dziedzinie, czy po prostu wiecie, że chcecie coś w sobie zmienić, w swojej osobowości, to wyruszcie w tę drogę, zróbcie to. Kryzysy będą. Nawet nie ma co myśleć o tym wcześniej, okay? A jak kryzys nadchodzi, no to trzeba stawić mu czoła. Tak samo z siłą, determinacją, jak i z odwagą. Odwaga to nie jest brak strachu, tylko umiejętność pokonywania strachu, tak? Jakby stawianie czoła niebezpieczeństwu, czy naszemu cieniowi, czy tym trudnościom. Czy temu, że nie wiem, ktoś mnie nie lubi, albo ktoś uważa, że jestem świrem, albo no to zawsze będzie. Im bardziej się zresztą robi rzeczy pod prąd i alternatywne, tym więcej tego będzie. Mi też jest trudno, dlatego piszę sobie takie rzeczy w afirmacjach. Piszę też inne, na przykład moje poczucie wartości codziennie się zwiększa, albo sobie piszę, jestem silna i sprawcza. Albo tu wcześniej pisałam, mam jeszcze takie zdanie, na którym ostatnio pracuję. Nie wstydzę się tego, kim jestem i co mam do powiedzenia. Z tym to jest bardzo ważne, ponieważ to jest związane też z zaburzeniem i z tym, że jest takie pewne rozdwojenie u mnie. Być może też tak macie, zastanówcie się nad tym, bo na przykład właśnie. Nie wstydzę się, bo ja się niby nie wstydzę, w sensie, zobaczcie, robię te filmy, robię teraz podcast, okej, więc jakby idę za tym instynktem, okej, chociaż potem jest takie post factum, takie poczucie, że czasami na przykład nie zaglądam do czegoś od razu, bo nie chcę tego przesłuchać. To jest poczucie wstydu, jakieś wgrane. Mimo że ja wiem, co powiedziałam, wiem, co chciałam powiedzieć, zgadzam się z tym totalnie na poziomie świadomości, ale w podświadomości może być tak, że mam wgrany jakiś schemat poczucia wstydu, totalnie nieadekwatnego, i to mnie jakoś sabotuje. To oznacza również, że ten przekaz może nie dojść do tak szerokiej ilości osób, jak powinien, bo mam jakieś niezrobione, jakby jest niespójność komunikatu, bo widzicie, we wszechświecie jest tak, że musi być spójność komunikatu. Nie pójdzie to szeroko, jeżeli ja na przykład na poziomie świadomości w coś wierzę i wiem, a na poziomie podświadomości ja to jakoś sabotuję. To tak jak z prawem przyciągania, czy nie wiem, czymkolwiek, tak? Musi być spójność we wszechświecie. Dlatego właśnie kiedyś mówiłam, że afirmacje nie działają same afirmacje. Trzeba i działać, i w umyśle mieć jasność, zrobić mapę. Nie wiem, marzeń, celów i tak dalej, a jednocześnie pracować z podświadomością, bo wszystko może się zgadzać na poziomie działania i celów i tak dalej, świadomym. Natomiast podświadomość może nas nie wspierać zwyczajnie. Zaczęłam coś jeszcze mówić o tym, że aha, piszę to zdanie na przykład. Nie wstydzę się tego, kim jestem i co mam do powiedzenia. Także ponieważ. Ja jestem taką osobą zupełnie inną w swojej rodzinie, totalnie jakby inną. Właściwie można powiedzieć, że mogę powiedzieć, że mój tata mnie jakoś tam rozumie, natomiast w większości osób ja nie odbieram na tej samej fali.
bo ja jestem w dużej mierze, właściwie nie wiem, dlaczego akurat mój tato mnie wspiera, bo ja powinna może sprawdzić, może jakby jest gdzieś pokrewieństwo, nie wiem, gwiazd, tak, jakiś ząb zodiaków. Natomiast inne osoby są bardzo, są to znaki ziemskie, totalnie na zasadzie jakby stania twardo na ziemi i to, co ja robię, jest dla nich totalnie poza jak gdyby możliwością pojmowania. Jeszcze coś tam możemy pogadać o edukacji, ale zazwyczaj to jest tak, że ja nie wchodzę w jakieś konkretne tematy i w związku z tym nikt mnie nie będzie tam wspierał na takim poziomie, to znaczy mogę mieć wsparcie na takim poziomie, że ktoś mnie de facto wesprze emocjonalnie, tak? Mam takie wsparcie w rodzinie, albo materialnie, w sensie finansów, to, co oni potrafią dać, tak? Albo ktoś się zajmie moimi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast na poziomie mentalnym i takim emocjonalnym, bardzo głębokim, to nie. W sensie takim mentalnym, żeby zrozumieć dokładnie się, do czego ja dążę, jakie są moje pragnienia, co i tak dalej, to nie mam tego wsparcia. To wsparcie muszę znaleźć u innych. I to też może być kryzys, ok? Pomyślcie o tym, że jeżeli nie macie wsparcia takiego, to szukajcie go po prostu gdzie indziej. Nie ma go szukać tam, gdzie go nie dostaniecie. Jeżeli ileś razy próbujecie, nie dostajecie, to idźcie gdzie indziej, ok? I tak samo na przykład z techniką. Bo czasami jest też tak, że człowiek czuje się, ja na przykład tak czułam, że właściwie to ze wszystkim muszę sobie, czy sama sobie poradzę. I to też było takie przekonanie, takie jakby, to też takie podświadome było, że ja jestem zdana właściwie sama na siebie. I to ileś razy mi wychodziło w ciągu tego roku i potem stwierdziłam, że nie, no basta. To tak nie jest, to jest jakiś kryzys, to mi ciągle coś pokazuje. I stwierdziłam, że nie mogę się po prostu tak zamykać i jeżeli to ma coś kosztować, to nie kosztuje, ale po prostu wyjdę z tym, że potrzebuję pomocy na przykład technicznej. Niech ktoś mi powie, jak ja mam coś tam poprawić, jak ja mam, nie wiem, WordPressa zainstalować, tak? Zwykłe tego typu rzeczy. Wyszłam z tym i ludzie oczywiście się znaleźli. Tak samo ze sprzętem. Dostałam pomoc, dostałam sprzęt w sumie. Więc jeżeli jakby przejdziemy na poziom świadomy i podświadomy i to zgramy, to ten kryzys można przełamać. Okay? Tyle chciałam właściwie powiedzieć, że jak się wyrusza w drogę, wszystko jedno, co to jest, zaczyna się od pierwszego kroku. To nie ja mówię, to ktoś powiedział oczywiście dużo wcześniej, nie wiem kto, nie pamiętam w tej chwili. Natomiast w ogóle jakby wyruszamy. Jak ten głupiec w karcie tarota. Wyruszamy, nie myśląc, co właściwie będzie dalej. Nie myślimy o tych przyszłych kryzysach i tak dalej. Po prostu robimy pierwszy krok z odwagą. Natomiast taka prawdziwa odwaga to jest właśnie jakby ciągła, tak? Czyli przełamywanie kryzysów i taka przełamywanie strachu. A siła prawdziwa to jest determinacja, czyli przełamywanie samego siebie, pokonywanie kryzysów, tak? I pójście dalej, bo czasami jest sztuką właściwie zrobić ten pierwszy krok i nie sztuką, okej? Okay? Bo wiele osób robi ten pierwszy krok, ale nie wszyscy idą dalej. Chwała tym, którzy mają siłę iść dalej, ale na pewno co chwilę mają kryzysy i jak przychodzi ten kryzys, czasami oczywiście działamy w takim amoku, że przychodzi kryzys i my załamujemy się, przechodzi samo, tak? No mam takich znajome, które po prostu jakby życie im pokazuje, że coś jest nie tak, trzeba coś ze sobą zrobić, bo przychodzi kryzys, przychodzi depresja, nie radzę sobie z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Coś bym chciała zrobić, ale można nad tym się zatrzymać i rozwiązać to głębiej, to znaczy usiąść naprawdę, zastanowić się, o co chodzi, pójść do kogoś i przegadać sprawę, nie wiem, do psychologa gdzieś i tak to rozwiązać, żeby to nie wróciło. Bo jeśli to wraca ileś razy, to znaczy, że nie rozwiązaliśmy problemu. Ale oczywiście zdarza się też tak, że ludzie tego nie robią. W sensie minęło cudownie, to idziemy dalej. I już jakby wszystkie te pomysły, które były, żeby robić coś z sobą więcej, się porzuca. No i to niedobrze. To na pewno wróci. Jeżeli na serio nierozwiązany został problem, to kryzys powróci. W takiej samej formie, w innej, większy, mniejszy, ale powróci. Jeżeli to ciągle powraca, to naprawdę trzeba się zastanowić.
Oczywiście to nie jest takie proste. Ja też miałam tak, że latami powracały do mnie kryzysy związane właśnie z zaburzeniem osobowości, i dopiero gdy byłam w stanie coś z tym zrobić, jak miałam taki bardzo silny, bardzo silny wstrząs, tak? Więc nie będę oceniać, każdy ma swoją drogę. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Pozdrawiam. Subskrybujcie. Przesyłajcie, polubiajcie. Pozdrawiam, Joanna.